Wydawnictwo A.A. przedstawia fragment książki siostry Bożeny Marii Hanusiak. Ewangelia dla dzieci rozmowy z Jezusem na każdą niedzielę roku. Rok A. Druga niedziela Wielkiego Postu. Ewangelia według świętego Mateusza, czyta Artur Bocheński. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana. I zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im ukazali się Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Rozmowa Kasi z panem Jezusem o tym, że zwycięży ten, kto go słucha. Jezu, czy ty wszystko słyszysz, kiedy do ciebie mówimy? Moje dziecko, wszystko słyszę. Znam słowa, zanim je do mnie wypowiesz. Znam ludzkie myśli. Czy ty, Jezu, wszystko o nas wiesz? Bardzo Was kocham, znam i wiem o Was wszystko. Mówię do ludzi. Chciałbym, aby rozpoznawali mój głos i słuchali mnie. Kiedy słyszysz słowa Twoich rodziców, od razu na nie odpowiadasz. Ich głos jest Ci bardzo bliski i dobrze znany. Umiesz go natychmiast rozpoznać. Biegniesz do rodziców, gdy słyszysz ich wołanie. Kiedy mamusia mnie woła, jak jestem na podwórku, to poznaję jej głos i prędko biegnę na obiad albo na kolację. A kiedy ktoś wchodzi do domu, to od razu wiem, czy to mama, czy tata. Jesteś czujna, bo twoi rodzice są ci najbliżsi. Gdy płaczące niemowlę słyszy głos swojej mamy, uspokaja się. Przy niej czuje się bezpiecznie. Bóg jest najlepszym tatą. Kiedy mówi, chce, aby jego dzieci go usłyszały. Poczują się wtedy bezpiecznie, nie będą się niczego bać. Będą spokojne i radosne. Dzieci Boże będą uznały i słyszały głos Boga, gdy będą z nim często rozmawiać. Tak jak ja teraz z Tobą? Podobnie jak Ty rozmawiasz ze mną. Będą rozpoznawać głos Boga, gdy będą słuchać słów zapisanych w Biblii. Kto czyta Pismo Święte, spotyka mnie. Zabieram go jak moich uczniów, Piotra, Jakuba i Jana na wysoką górę, aby im ukazać kim jestem. Co na tej górze się stało? Na tej górze uczniowie zobaczyli mnie przemienionego, pełnego blasku. Z obłoku rozległ się głos ojca: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. To mój tata mówił, aby uczniowie wierzyli we mnie. Zwyciężycie, kiedy będziecie mnie słuchać i postępować tak, jak ja was nauczam. Zawsze słucham moich rodziców, bo oni mnie kochają. Bóg wie, co jest najlepsze dla jego dzieci. Chce je uchronić przed niebezpieczeństwem. Mówi do ludzi, bo ich bardzo kocha. Kto mnie słucha, nie czuje się już samotny. Staje się szczęśliwy. Wierzy mocno we wszystko, co powiedziałem. Rozumie moje słowa. Kto cię słucha, ten będzie w niebie? Kto jest posłuszny moim słowom, dojdzie do nieba. Codziennie nie mówię w kościele, aby każdy mógł mnie usłyszeć. Pukam do serca. Kto usłyszy to pukanie, może zaprosić mnie do siebie, będę do niego mówił. Bardzo chcę, żebyś do mnie mówił. Zapraszam Cię, Jezu, bądź codziennie moim gościem. Słuchaj mnie, nawet jeśli nie wszystko od razu rozumiesz. Mówię do Ciebie, wyjaśniam Ci moje słowa i prowadzę Cię dobrą drogą. Nasz niebieski tata chce, abyśmy słuchali Jego Syna. Kiedy słuchamy Jezusa, wygrywamy. Idziemy prostą drogą do nieba. Czy Ty także słuchasz Boga?